Rozpoczęcie program samorządowy miasta Skierniewice. Dzisiaj Państwa, także moim gościem jest zastępca prezydenta miasta Skierniewice, pani Iwona Górniak. Witam serdecznie pani prezydent. Dzień dobry. Zanim zaczniemy o budżecie obywatelskim, ponieważ to jest główny temat naszego spotkania, chciałbym nawiązać tego, do tego, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu, a co dotyczyło tej dalszej części osiedla widok, czyli spotkanie dyrektorów DPS-ów z terenu województwa łódzkiego, a także uroczystości jubileuszu powstania parafii właśnie na widoku, tej drugiej parafii księdza Rafała Babickiego. Brała pani udział w jednej i w drugim Jakie odczucia? Zacznę może od drugiego, uh -huh. bo y, właściwie w podwójnej roli, czyli i jako parafianka, i jako przedstawiciel samorządu, miałam okazję uczestniczyć w jubileuszu nie tylko parafii, ale również przedszkola Diecezji Łowickiej, y, świętej rodziny, uh -huh. y, przedszkola niepublicznego, z którym mam do, do czynienia. Mam przyjemność pracować też od początku funkcjonowania tej placówki. Więc właściwie potrójnie związana z, i z parafią, i z przedszkolem. Po pierwsze, jako parafianka, bardzo cieszę się, że mam zaszczyt być członkinią tej społeczności. To mała parafia z wielkim potencjałem i z liderem, który prowadzi. I nawiążę do, do słów w homilii biskupa. Podczas nabożeństwa. Marzymy wszyscy o wspaniałych, wzorowych parafiach i takie parafie bywają, a ja mam przyjemność być członkiem tej społeczności. Po pierwsze, jesteśmy wspólnotą, jesteśmy razem, tak jak wspomniałam w swojej wypowiedzi podczas jubileuszu. Jest tam miejsce dla każdego i dla tych, którzy mają dużo, i dla tych, którzy wiele potrzebują, i to wszystko w tej parafii się dzieje. A DPS-y DPS-y uh -huh. i spotkanie, które miało miejsce w naszym mieście, spotkanie dyrektorów wszystkich placówek pomocy z terenu województwa łódzkiego, myślę, że bardzo owocne. Ja miałam przyjemność uczestniczyć jedynie w tej części oficjalnej. I szkoleniowej. Nie ukrywam, że z zainteresowaniem też z własnego powodu, w związku z tym, że staram się dużą wiedzę pozyskać w miarę krótkim czasie, skorzystałam z tego, z tego spotkania. Na spotkaniu byli przedstawiciele Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi, jak i przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Tematem była i pomoc y, y, społeczna, ale również tak zwana deinstytucjonalizacja tej pomocy. Trudne słowo w skrócie y, widzę i słyszę, że operują państwo y, z branży skrótem y, DI. Y, y, I nie ukrywam, temat mnie zainteresował. Jestem Pierwszym kontakcie, po pierwszym kontakcie z przedstawicielami RCPS-u i mam zamiar sprawę troszeczkę zagłębić. Dużo mówi się na temat starzejącego się społeczeństwa i wszystkich spraw związanych z tym, okazuje się, bardzo ważnym tematem. To będzie wyzwanie dla, dla nas dla, i dla samorządowców, ale też dla obywateli, nie tylko Polski, ale wszystko wskazuje na to, że musimy przygotować się na to, że zdecydowana większość nas już wkrótce, po pierwsze, zestarzeje się, a po drugie, będziemy zdani na pomoc coraz mniejszej ilości młodych ludzi. I trzeba do tego się mocno przygotować. Czekam na owocne spotkania z przedstawicielami odpowiednich służb. Pamiętam, że podczas tego spotkania były pokazane takie mapki. Mapka 2016, gdzie tych zielonych punktów było naprawdę niewiele. Chodziło o osoby, które stanowią ponad 20% mieszkańców powyżej 65 roku życia, a 2030 no to praktycznie cała Polska już była na zielono. I nie ukrywam, ta mapka bardzo dużo dała mi do myślenia i z tego powodu przedłużyłam swoją wizytę y, na, na spotkaniu i z tego powodu y, z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam y, analiz, y, które przedstawi przedstawiciele RCPS-u y, zaprezentowali. Panie prezydent, gdybyśmy tak patrzyli na pewne takie obostrzenia, na przykład jeżeli chodzi o promocję projektu, bo przy Unii Europejskiej, jeżeli mamy jakieś termomodernizacje, budowę drogi, pojawiają się tabliczki, że wybudowane za środki unijne i tam podana jest kwota. Gdybyśmy tak zrobili w Skierniewicach, że są to środki przeznaczone z budżetu obywatelskiego miasta Skierniewice, to byśmy mieli dużo tych tabliczek, ponieważ jakby nie patrzeć i jedziemy w każde miejsce Skierniewic i znajdujemy miejsce, które po prostu budżet partycypacyjny sfinansował. To prawda, znając temat dzisiejszego spotkania, też myślałam dosyć intensywnie o budżecie obywatelskim i dokładnie do tego samego wniosku doszłam. Właściwie całe miasto jest obsiane, można to tak nazwać, projektami z budżetu obywatelskiego. To jest naprawdę przedsięwzięcie, które w bardzo istotny sposób przyczynia się do tego, że my, jako mieszkańcy, możemy współuczestniczyć w tworzeniu czegoś dla nas samych, czy dla współmieszkańców. Poza projektami takimi inwestycyjnymi, które widać gołym okiem budowy, place zabaw, siłownie, muzyczne place zabaw. Modernizacje różnego typu i rodzaju, pump traki to wszystko widać. To są jeszcze projekty, których widać troszeczkę mniej, projekty nieinwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć różnego rodzaju i kulturalnych, i sportowych, i edukacyjnych, które to przedsięwzięcia nie zawsze Mamy świadomość, że są realizowane z budżetu obywatelskiego, czyli powstały w wyniku i pomysłu mieszkańców i zaangażowania tych mieszkańców, i z potrzeb mieszkańców, bo przypomnę tylko, żeby budżet projekt z budżetu obywatelskiego powstał, to przynajmniej 30 mieszkańców musi taką inicjatywę poprzeć. Dodatkowo bardzo ważnym elementem jest głosowanie i tutaj nie ukrywam z roku na rok coraz coraz bardziej zacięta walka o głosy. Ja mam okazję już od kilku lat uczestniczyć w zespole opiniującym um, projekty budżetu obywatelskiego. To też jest ciekawa praca. Możemy się przyjrzeć jeszcze zanim przedstawimy mieszkańcom już finał swoich prac. My przyglądamy się wszystkim pomysłom. One są bardzo ciekawe. Niestety czasami troszeczkę wybiegające poza ramy prawne, którymi budżet obywatelski jest jednak obłożony, czyli zdarza się, że pomysły dotyczą terenu niekoniecznie miasta i nie są. Te pomysły nie miały być realizowane na terenie miasta, a jest to warunek konieczny. Zdarza się, że, że um, szacunek co do kosztów, na przykład, albo co do możliwości realizacji pomysłodawcy, dalece odbiega od tego, co um, fachowcy um, są w stanie wyliczyć um, i, i przedstawić. Warto przed złożeniem projektu do budżetu obywatelskiego zapoznać się z wytycznymi. One są dostępne na stronie internetowej Miasta Skierniewice. Ja zachęcam wszystkich tych, którzy i po raz pierwszy mieliby ochotę złożyć taki wniosek, ale też tych, którzy już któryś raz wnioski do budżetu obywatelskiego składają. Zachęcam do tego, żeby na stronę miasta Skierniewice, skierniewice zajrzeć. Tam jest specjalna zakładka budżet obywatelski. Właściwie wszystkie podstawowe informacje są tam zawarte. Gdyby się okazało, że jakieś pytania jednak się rodzą i odpowiedzi na te pytania nie są e, dostępne, zapraszam do Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Spraw Społecznych. E, z pewnością koleżanki podpowiedzą, poprowadzą i będzie łatwiej taki projekt złożyć. No zatrzymajmy się przy tegorocznej, znaczy przyszłorocznej edycji, bo to jest na budżet obywatelski 2025. Czy coś się zmieniło? Bo na razie wiemy, że jest to blisko 2,5 miliona złotych, które samorząd wyasygnował właśnie na, na to, żeby obywatele e, zobaczyli, co wokół nich można by było zmienić. To jest prawie 2,5 miliona złotych i podział na różnego rodzaju kategorie. Dokładnie są to 2 miliony 430 tysięcy złotych. I to, co się zmienia, to się zmienia kwota tego budżetu e, z roku na rok troszeczkę wyższa. E, środki te podzielone są na dwa e, rodzaje projektów, czyli projekty ogólnomiejskie i projekty lokalne, i na e, projekty ogólnomiejskie e, mamy kwotę 972 tysiące złotych. A na projekty lokalne, które dotyczą czterech rejonów naszego miasta mamy na każdy rejon przeznaczone 364 500 zł. Co łącznie daje 1 458 tysięcy. Tyle środków zagwarantowanych jest i już będzie zagwarantowanych w budżecie miasta na rok 2025 z przeznaczeniem na realizację projektów z budżetu obywatelskiego. No i wiadomo, że tutaj akurat wspominała Pani, Pani Prezydent na temat tego, że mamy dwa rodzaje jeszcze tych inwestycji. Są to inwestycje infrastrukturalne, nazwijmy je twardymi, a także inwestycje miękkie, czyli różnego rodzaju kursy, nie kursy, szkolenia, jakieś wydarzenia, które mają nas przygotować, jeżeli chodzi o profilaktykę, na przykład prozdrowotną czy też aktywność sportową. I tutaj też są limity, jeżeli chodzi o to, na jakie kwoty możemy liczyć. Tak i one się nie zmieniły. Tak jak w ubiegłym roku Projekty inwestycyjne to jest wartość do 100 tysięcy złotych, a projekty nieinwestycyjne do 20 tysięcy złotych. I teraz jeszcze mapa drogowa, ponieważ od początku czerwca zaczęliśmy składać swoje wnioski. Przypominam jeszcze raz, 30 mieszkańców Skierniewic musi ten pomysł podpisać, żeby on został w ogóle zakwalifikowany do później przeglądu i w, e, merytorycznego, i tego pod kątem e, dokumentacji, e, kiedy kończy się zgłaszanie. Do 28 czerwca jest czas na to, żeby złożyć wniosek do projektu budżetu obywatelskiego. Ten termin jest ścisły, o, ściśle określony. Bardzo proszę o nim pamiętać. Wnioski należy składać w ratuszu w punkcie podawczym. Istotny jest termin: wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Po tym 28 czerwca zaczyna się już praca taka urzędnicza i formalna i w okresie od 8 lipca do 30 sierpnia ta procedura trwa. Wyłonione w procedurze wnioski do głosowania zostają zaprezentowane do, do tego 30 sierpnia, a od 30 września do 11. Października trwa głosowanie. Głosowanie w formie i tradycyjnej, czyli w formie papierowej. Karty do głosowania można odebrać w Urzędzie Miasta, jak również głosowanie poprzez internet. Ja zachęcam. Bardzo gorąco do udziału w tym głosowaniu. Sama jako mieszkanka od początku brałam w głosowaniach udział i sprawiało mi to naprawdę wielką satysfakcję, kiedy okazywało się na przykład, że projekt, który sobie wybrałam, zyskał poparcie nie tylko moje, ale i większości i został zrealizowany. Liczymy głosy do 31 października, i po tym terminie już wiemy. Które projekty zaproponowanych będą realizowane w 2025 roku? Ja od razu przypomnę naszym słuchaczom i tym, którzy będą takowe wnioski składać, że Antena Radia RSC dla tych, którzy chcą promować swoje projekty w ramach budżetu obywatelskiego na rok przyszły w mieście Skierniewice jest otwarta, więc zachęcamy do tego, żeby tą promocję na i 88,6 FM uskuteczniać. Panie Prezydencie, tak patrzyłem właśnie na różnego rodzaju punkty na mapie Skierniewic, które zostały w jakiś sposób wzbogacone przez te środki budżetowe te partycypacyjne. Widzę dużo jest placówek szkolnych, na przykład, że rodzice dbają o to, żeby ich pociecha, także przyszłe pokolenia miały naprawdę godne warunki do rozwoju. Nie ukrywam rzeczywiście. Prym wiodły placówki oświatowe z wielu powodów. Po pierwsze, duże skupiska dzieci, młodzieży i ich rodziców. Po drugie, ciekawe pomysły i cenne inicjatywy, potrzeby, nie ukrywam też, bardzo ciekawe, rzeczywiście począwszy od zakupu szafek szkolnych, po place zabaw, po skocznie sportowe, wyposażenie pracowni komputerowych, ale też wiele zajęć ciekawych dla przedszkolaków i plac zabaw dla przedszkolaków. Rzeczywiście budżet obywatelski został no, prawie zawładnięty przez szkoły i przedszkola, ale to cieszy, bo jednocześnie integruje całe środowisko, daje radość wtedy, kiedy wyniki głosowania są satysfakcjonujące i ciekawe rzeczy dzieją się w szkole dzięki temu. Budżetowi. Dużo też do, do, do powiedzenia miały stowarzyszenia, kluby sportowe. Tam, gdzie, gdzie praca w re, jest dużo ludzi, te projekty naprawdę świetnie się przeprowadza i wyniki są zadawalające dla pomysłodawców. Tak, następuje pospolite ruszenie w różnego rodzaju zamkniętych grupach facebookowych, że głosujemy, głosujemy, jeszcze raz głosujemy. Nie pierwszy i nie ostatni raz na temat budżetu obywatelskiego miasta Skierniewice na 2025 rok miałem okazję na antenie Radia RSC rozmawiać. Dzisiaj na ten temat rozmawiam z zastępcą prezydenta miasta Skierniewice, panią Iwoną Górniak w programie samorządowym miasta Skierniewice dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i zachęcam do udziału w głosowaniu na projekty z budżetu obywatelskiego.